Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku przygód Zaborka dookoła USA. Wiecie co, ja nie wiem jak wy, ale mi się dobrze spało, jak wam. I stwierdzam, że z mikrofonem jest niesamowicie duża różnica, jest o wiele ładniejszy głos. Lepiej to wychodzi z mikrofonem niż bez. Także ja tu się szykuję i zaraz jedziemy dalej. Jest ten taki mały przeskok, sekundę zanim się włączy mikrofon. O, i teraz kumbaya, można atakować. Wszystko jest w porządku. Ciach. Bałem się, że jak będzie ten mikrofon założony, to że wytnie się wszystkie dźwięki na zewnątrz, czy nie będzie nic słychać, ale słychać dobrze, także zostajemy przy mikrofonie. Jest dodatkowe troszeczkę utrudnienie, no ale to nic. O, jak ładnie, nikt nie zostawił dzisiaj, można wyjechać ładnie sobie tu. I nocny nietoperz, taram, taram. Patrz. Kurna, no nie patrzy. O, jeszcze macha głową coś, debil. Widziałeś to? Skubany. Widziałeś, Busia? Niektórzy są, kurcze, ja nie wiem, wynalazki, jak się patrzy. No ale no nic, każdy ma prawo pracować, nie? O, i JKC stoi po lewej, czyli nasza polonijna firma. Dobra, rura. Trzeba się tu rozpędzić, żeby się dołączyć. Dobra. Smerful idzie jak dzida tu. Nie, tego nie zatrzymasz, panie. I na prawy. Cyk. Ale jedzie ciężarówek, mówię wam. Jedzie ciężarówek naprawdę. Zobaczcie po lewej stronie. Ja nie wiem, czy wy to widzicie, ale dużo jedzie ciężarówek. Trzeba zajechać, nakarmić bestie. Nie ma wyjścia. Wyobrażacie sobie, że w tym, a w Albuquerque teraz pada śnieg? Normalnie pada śnieg. Oho, już tu stoi masz? Ja pitole, to się wrypałem. Więcej.
lubię zjeżdżać na tą stację, no ale to jest ulubiona stacja Hindokutasanów. Blokowacie pompy. Zresztą tutaj wszędzie na każdych stacjach blokują pompy i tyle. Zaraz zobaczymy. Keep left to I-40. Then take the ramp ahead. Take the ramp ahead. Wiecie czemu tyle ciężarówek teraz w nocy jeździ? To się zaczęło odtąd jak jeżdżą podwójne obsady, czyli w teamach jeżdżą, dlatego wiecie, jeden kierowca jedzie w dzień, drugi jedzie w nocy, nie? Jest jakaś pompa wolna, chociaż nie jak zwykle, wszystko zajęte. When possible, make a U-turn, then exit right. Jest. Uwaga, jest wolna pompa. Okej, udało się zatankować. Można będzie startować, nie? Stąd. Czas najwyższy, tylko se radio trzeba przełączyć. Ok, wszystko działa, wszystko działa. Jest paliwo. Tylko bieg trzeba włączyć, nie? O kurczę, powiem wam szczerze, że tankowanie to jest chyba najgorsza rzecz. Nie lubię tankować. A ten skąd się tu wziął pod prąd tak? Melisa Veli, zobaczyła swojego, będą... Ach, tu chce zaparkować? Nie, tutaj nie ma parkingu przecież. Normalnie mówię wam, wszystko pozastawiane, także szok. No nie ma co się dziwić, to jest autostrada numer 40. Zawsze zapchana na maksa. Dobra, trzeba uważać, żeby z prawej ktoś nie zaatakował. Dobra. No to tu z lewej zaatakował teraz, kurczę. No i co teraz? Przecież ja przez wagę nie przejadę, nie? To przez takie zdarzenia, że o, ci stoją na pasach ciągłych. I nie ma jak wyjechać. O, coś walnęło. Dobra. Najważniejsze, że człowiek zatankował i wyjeżdża stąd. Ja tak mówię, z tym mikrofonem to jest całkiem inny dźwięk, całkiem. No nic, wracamy, za niedługo będzie już Teksas, kończy się ten Oklahoma. Jestem w Syrie, Oklahoma, zjazd numer 20. Jakbyście kiedyś jeździli tędy, to pamiętajcie, tu jest okupacja zawsze. Kurde, ale jama. Normalnie jest zawsze wszystko tak zajęte. Czy to jest w dzień, czy w nocy, zawsze. Take the exit on the right to I-40 West. Dobra. Okej, okay, here we go. Dobra, wracam na autostradę i jadę dalej. Już. Za chwilę. Jest, mikrofon jest już. Tutaj to Amarillo. To jak się jedzie autostradą numer 40 ze wschodu na zachód albo z zachodu na wschód, to Amarillo to jest chyba taki główny punkt odniesienia w Teksasie. Tu jest dużo truck stopów, dużo jest miejsc, gdzie można się zatrzymać, no i jest oczywiście stejkownia, nie, gdzie można zjeść
dużego steaka. Tyle razy się tu wybierałem, ale jakoś, ja nie wiem, ja nie mam ochoty na takie jedzenie. O, tu jest i pilot wcześniej, bo tu jest i track wash, wszystko tu jest. Ale jest teraz 5:00, wiecie, 5:15 dokładnie rano, czasu teksańskiego. I całe szczęście, że jeszcze jest tak w miarę wcześnie, to przeskoczę to bez nasilenia się drobnicy. Wiecie, drobnica jeszcze śpi, śledzie nie grasują, pojedyncze tylko takie sztuki wypłynęły na żer. I przeskoczę sobie przez Amarillo, no i później co? Najgorsze będzie przejechać tylko Tucumcari, Santa Rosa, no i będę w Albuquerque. Mam nadzieję, że nie będę... Kurde, cisza. Mam nadzieję, że... O, trokerzy się już budzą. Tutaj potężny TA jest, obok Loves po lewej. Jest tych truckstopów od groma. Amarillo, co? Najbardziej chyba znane takie miasteczko dla trokerów, kurczę, jak się jedzie ze wschodu na zachód. Wiecie, tu jest tylko tak się z Oklahomy się wjeżdża do tego Teksasu, tutaj tak na krótki moment. Bo to ten komin, wiecie, jak Teksas jest zbudowany i góra, część Teksasu, to wygląda jak komin taki, nie? No to jest nieduży... O, cyrk po prawej jest. Cyrk rozstawili. Tak jakby było mało na autostradzie cyrków. Gdzie byście nie zajrzeli, to coś związane z trokami przy tej autostradzie. Wszędzie stacje, wszędzie jakieś zjazdy, zajazdy. Ale to dobrze. Amarillo, co? Gdzie nie popatrzysz, to ciężarówki stoją. Zaraz tak przejedziemy razem, nie? No bo co macie do roboty? Zobaczycie... Nocne Amarillo, jeszcze o 5:16 nad ranem. Okej. O, cysterniak. Cysterniak, pancerniak. O, i kiepa przez okno. Dupek, kurwa, kiepa spalił, kurwa, i przez okno wyrzucił. No. Tylko kura poleciały wióry. I to z pilota. Murzyn, bambus, jak nie wiem, ja pierniczę, jaki bambo. To nie papieros, oni palą te takie czarne skręty tytoniowe. Nie wiem, co, jak to się nazywa, ale to nie są papierosy. Dlatego on jak to wyrzucił, to taki kura, taka kometa poszła po asfalcie. Okej, jesteśmy już praktycznie w centrum Amarillo. Dlatego brzdęka ptaszek, bo łapie różne dziwne sygnały. No ale wyjadą śledzie o taki nijaki tu wyjedzie i o, trzeba go po prawym brać. Niby jedzie, ale nie jedzie, nie? Toyota Sienna. Zobacz, ile tu hoteli. Jeden hotel przy drugim. Ja pierdziu, no cisza. Jeden hotel przy drugim. Także można powiedzieć, że Amarillo praktycznie przejechaliśmy. I teraz co? Teraz będą zaraz za Amarillo Cadillaki, wkopane 5 Cadillaków do połowy dziobami w ziemię. Taka atrakcja, nie wiem co za atrakcja, no ale atrakcja. Niby ojciec miał 5 córek, kupił im te Cadillaki, później się wkurzył i w nocy je zawiózł na pole i zakopał dziobami w ziemię. Z tego co ja wiem. No a ten co robi? Aha, skręca tutaj. Trochę tutaj mało tych rampampampów jest, bo rampampampy to bardziej na południe Teksasu są. Tutaj tylko tak kilka sztuk. No dobra, udało się Amarillo przeskoczyć bez, można powiedzieć, boleśnie.
Jedno co ciekawe, nie wiem czy widzicie, tutaj prawa strona jest czarna, asfalt czarny. Tu jak się powjechałem przed chwileczką do Nowego Meksyku, nie? A Teksas się skończył. I tu zawsze ta strona była wyłupana. Jak oni to szybko zrobili. Zdarli tylko chyba na wierzchnię i tylko zrobili taki skin coat, nie? Ale już nie ma tych dziur, bo tutaj przejechać to była też tragedia, bo powiem, ten kawałek tu w Nowym Meksyku to urywało kierownicę, ale widzę, że postarali się i da się teraz jechać, nie no, brawo za to, brawo drogowcy, kurczę, rewelacja, tu jest chyba prawy pas lepszy teraz niż ten lewy, fajnie, fajnie. Wygląda na to, że Nowy Meksyk przywitał mnie szczurowatą podłogą. Pogodą. Pogoda jest szczur, wam powiem szczerze. Freezing condition wyskoczyło mi teraz, że jest możliwość zamarzania, więc co może być lepiej? Zaraz jeszcze ma padać śnieg. A, myślałem, że wygrzeje kości w słoneczku ładnie, pięknie, a to tak. Wystartowałem wczoraj w nocy, o 10 chyba, nie, o 12 w nocy, a w Oklahomie było 62 stopnie. No i już, pada śnieg. Bo jak jest przymrozek, no to trzeba dzwonić będzie, bo tu zaraz można się wyłożyć. Trzeba włączyć na szybę ogrzewanie, jak najmocniej. Bo zaczyna zamarzać. No i zmieniłem wycieraczki już na letnie. No i ostrożność, trzeba zachować teraz już dużą ostrożność. Jak widzicie po bokach przysypane kaktusy śniegiem, widoków prawie zero, bo wszystko niewidoczne. Wycieraczka skrzypi i to tamta prawa skrzypi. To jednak gumy skrzypią. No trudno, trzeba jechać teraz te ostatnie 86 mil bardzo ostrożnie i tyle. To ja tu zamiast widzieć ładną pogodę, wschód słońca, piękne czerwone góry, to co widzę? Widzę śnieg. Niech już ta zima skończy, jest marzec, koniec, prawie marzec, nie, po który jest, 18? Już powinna być ładna pogoda, gdzie mnie tu jeszcze śniegiem sypie, co? Skąd to się tu bierze? No, temperatura już 32 stopnie, czyli już jest na minusie. Nawet nie ma co gadać, jest Lipton po całości. Oj, taka to jest jazda, proszę Państwa. W jeden dzień masz pięknie, słonecznie, śliczna pogoda, a na drugi dzień o Lipton, śnieg, mróz jakiś i ślisko na pewno już jest. Aha, czemu tam hamują? No dupa zaraz będzie zbita z tej jazdy. Ale kaszana się robi na drodze. No coraz gorsze warunki są. Tylko że jak to zacznie zamarzać, wiecie, to tam śnieg, to ja mówię, śnieg to jest śnieg, ale jak to zacznie zamarzać, to i tak teraz już hamować, jakby przyszło na tym, to już jest ciężko. Już i tak pojadą kółka. Dobrze, że chociaż opony mam dobre w tej ciężarówce. O, w tym Nowym Meksyku to nawet... Widzicie, to są letnie wycieraczki zimowe. Się tak śnieg nie okleja na zimowych wycieraczkach, wiecie? Te letnie robią się sztywne. Ta guma robi się sztywna. Śnieg się przyklei i się nie wyginają i nie odpada, wiecie? Ale kurna Lipton. Ale Lipton. Tutaj jest ten taki odcinek, co tyle takie ostatnio te wielkie wypadki były, więc trzeba jechać ostrożnie, żeby się nie nadziać. Te zjazdy z góry go. Ty, no ale regularna zima. Jasny gwint.
regularna zima. 30 stopni Fahrenheita, to jest jakieś minus 2, minus 3, nie wiem. I napiernicza śniegiem. I wycieraczki, kurna dupa, nie zbierają prawie w ogóle. Się oklejają śniegiem. Te boszowskie zimowe, one się nie oklejały śniegiem. Autentycznie, padał śnieg i one się nie oklejały. Te letnie oklejają się śniegiem, nie wiem dlaczego. Oj. Lubicie takie warunki, lubicie jeździć w takich? Bo ja to nie bardzo. Trzeba jechać, nie? No bo trzeba jechać, no ale lepiej by było po suchym. Jeszcze wiatr się robi boczny z północy. Dlatego to dziadostwo przyszło, bo z północy coś dmucha. Taram, taram. Makabra. Ani jednej piaskarki jeszcze nawet nie widziałem. Tu zawsze takie ładne widoki są. A dzisiaj są takie trochę inne ładne. Myślałem sobie, dronem polatasz, Rafał. Kurczę, nagrasz coś z drona. Tak, nagrasz. Chyba zimę. Jak se bałwana będę lepił. No bo tutaj już jest ten dziki zachód. Te piękne góry takie czerwone się zaczynają. I w ogóle, ale dzisiaj są te góry takie trochę białe. Przyprószone, nie? Pa, chyba się skończyło. To był tylko ten odcinek taki, co tam zawsze tyle tych wypadków jest. Bo tutaj już prawie sucho. Prawie w ogóle śniegu nie ma. Bardzo mnie taka sytuacja cieszy. Ciężarówki użyć prawego pasa. Tak jest, już się robi. O, i tu już prawie w ogóle śniegu nie ma, ale numer. To był tylko taki odcinek chyba. Odcinek zimowy. Weź se pomyśl, jakbyś miał mieszkać w takich budach tutaj gdzieś. To jest dopiero bieda szyby. Jasny gwint, co tu robić? Normalnie tylko pić alkohol własnej roboty z kaktusa. No bo tutaj to rzeczywiście nie ma co robić. Tak na lewo popatrz, na prawo popatrz i ani kawałka śniegu nie ma, ani śladu, że zima zaatakowała. Śmieszne to. No przyszła chmura, jakiś taki dziwny froncik atmosferyczny. Może tam było wyżej, w górę, bo kolega mówi, że wczoraj jechał przed... Wczoraj czy przedwczoraj? Przed Flagstaff też. W Arizonie we Flagstaff dosypało śniegu trochę. Ale chyba w złą godzinę to wypowiedziałem, bo zachmurzyło się teraz strasznie i zaczyna śnieg tutaj padać. Aha. Jeszcze 50 mil. Pojadę najpierw zobaczyć sobie tam na tą miejscówkę, jak to tam wygląda. Jak coś to tam osiądę, a jak nie to pojadę gdzieś na truckstop. Bo ja wam nie mówiłem, jak stanąłem na pompie, poszedłem... Zachciało mi się do kibla. Musiałem pobiec szybko do kibla. A z tego względu, że mam dużo na Flying J-u, no to lubię nieraz spalić prysznic, ale wziąłem... Patrzę, że nikogo nie ma, to się wykąpałem tak szybko. Teraz się tylko przebiorę. No i ten. I w ogóle tak mi zajęło prysznic i tankowanie, że podciągłem do przodu i jeszcze musiałem zaczekać 4 minuty, żeby mi się pauza półgodzinna wykręciła. No. Ty no, padać zaczyna, ja ci się sunę. Niedobrze, niedobrze. Patrzyłem teraz na radar, zaraz wam tutaj zdjęcie włożę. To już powinno zaraz przechodzić jak w deszcz, nie? Bo
ten śnieg tak bardziej na północ się gdzieś szykuje iść. No ale taka anomalia, że wziąłem sobie krótkie spodenki, myślałem, że w krótkich spodenkach pośmigam, ale na pewno jutro jak pojadę na południe, to już będzie ładna pogoda i słoneczko, na 100%, jutro obiecuję. Jak nie, to Krakiem będzie nagrywał i stawiał filmy codziennie, ok? O tym mówię, wyskoczy ci taki orzeł na lewy pas i światła mu się porąbały i teraz nie wiadomo, czy on wyprzedzi. O, no to całe szczęście. Trzeba góra zaatakować. Zacząłem tamtego wyprzedzać, to ten kura wyskoczył. Co za kurna tempaki tymi kaskadiami, ja pierniczę, no ja nie rozumiem. Patrzę, no, ledwo go wyprzedzi. Ten zaraz z Kalifornii wyjdzie na prostą, się rozbuja i tyle będzie z jego wyprzedzania. Tylko patrzcie. Bo ten po prawej to z Kalifornii, nie? Kierowcy. Kaskadia wyprzedza kaskadię, nie? No ale mają takie prawo. Ja muszę cierpliwie odczekać swoje. Patrz, teraz ten z prawej się już zaczyna bujać. Ten już jest max, co chyba z siebie może wydać. No dobra, zmykaj na prawy. Chłopaku, zmykaj. Zmykaj na prawy, bo buzi jeden. Teraz tu ja nie mam już tak szybkości i prędkości, ale i tak go zaraz dziabnę. Bo pod górę jest, nie? No, ale to kaskadie to nie ma problemu. Chwila, moment, zaraz się rozbuje. Popatrzcie, jak ładnie się zrobiło. Przestało całkiem padać. Fajna pogoda. No i mamy cię. No okej. Lusterko utłuczone. Gdzieś już przywalił. Whitey. Biały. Cześć. Biały, biały. Piaskarka po lewej jedzie. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. I'm gonna go.
Smerful brudny jak się patrzy. Och. Cały osolony bidulek. Jestem na miejscu. Wiecie co? Tam o, tam wjeżdżałem Aprey. Pamiętacie, kiedyś taki filmik był, jak wiozłem panel, znaczy do paneli słonecznych, ja wiozłem elektrykę do paneli słonecznych w lodówce, czyli w chłodni. Do Teksasu to wiozłem na pole, gdzie to instalowali. A jutro będę towar oddawał w tym miejscu, gdzie te ciastka są narysowane. Teraz mam trochę śmieci. Tu jest śmietnik. Przejdę się go. Użyję tego śmietnika. Wyrzucę sobie śmieci i już. O, a ktoś tu jedzie. Pick-up. Cyk. Ramem. Stoję, jak wy to mówicie, na strefie przemysłowej, tak? Tak. I tak patrzę, że tutaj, żeby cofnąć, to ja będę musiał najpierw wjechać stąd, tam, stamtąd tutaj cofać. Bo oni mają tylko jedne drzwi. Taki. I to takie będzie trochę z dupy, wiecie? Bo brama się otworzy w tą. Trzeba będzie. Ciekawie będzie. Trzeba będzie. Tutaj za bramą się zaraz łamać. Tylko żeby tego nie było, nie? Okej. Okay. Tu nie ma miejsca, żeby się. O nie, tam są też drzwi dalej. Z rękawami. To może być trochę łatwiej. Ze skosa tam, wyciągnąć się do przodu. No bo tu nie ma z przodu miejsca do dla takiej ciężarówki. Zobacz, jakie to długie. Zobacz, ile to miejsca zajmuje. Ale będzie cisza w nocy i spokój przynajmniej. Jakieś dziwne zjawisko nastąpiło. Była całkiem fajna pogoda rano. Musiałem się przespać, bo ja, wiecie, w nocy jechałem. Teraz tak zaczęło mną telepać tutaj. Mówię, co jest grane? Patrzę przez okno. Szczurowato się robi. O kurde, zamknęło się. Zaraz moment się otworzy. Moment, zaraz wam pokażę. I momentami tak wieje jak diabli. Szyby będę musiał jakoś przemyć, bo są brudne jak diabli. Co? No nic. No dawaj, screen, przekręcaj się. Dobra, zobaczmy. Albo kurka. Jakiś śnieg idzie. Kurde. No tą szybę to muszę przetrzeć, bo ona... Później na rano, jak będę chciał cofać po ciemku, to będzie całkiem przez nią nic nie widać. Naładowała się akurat bateria od drona, baterie obydwie. No ale na razie knockout. Nie polecimy. Nie polecimy! Kurde. Rączka mi tu dynda. Aha. Kurwa, ja takiego klucza to nie będę miał. Na 100%. No, na pewno nie mam takiego klucza. Będzie nasadówka, ale rozmiar 500 chyba. Nie no, na pewno nie będę, a może zobaczymy. Co z tą taśmą? Jak tej piek sklei, to wam mówię, że żadna siła nie rozklei. Jaki mam największy typ? A może będzie? To już ktoś kleił. Mhm. Na silikon to jest przyklejone, ktoś to odkręcał. No i lipa. Ty będzie. B.
Brian, uważaj, bo cię kurna zrało buzia. Zaraz pizgnę, wysypię klucze. Jak znam życie. Nie będę cały ja. Jak czegoś nie spizgam, to ty trochę za mały ten klucz jest chyba. Ty to chodzi cała tam. Jak to jest? Na dole spróbuję dokręcić. Tak, bo na dole brzdęka. Gdzie to ta brzdęka? Cholerstwo piermiskie. Okej, idę na dół. To tak szczerze, ale tak szczerze, nie? Lata. Trzeba dać kurde kropelkę. Bo co kropelka skleju sklei. I chuja żadna siła, przepraszam, nie rozklei. Trzymać. Będzie. Jeszcze na dole pryknę i będzie gitar. Byś się umył kiedyś, Boguś. Ale wypłowiałeś, chłopie. Brudny czy wypłowiały. Trzeba cię schować już. Dobra. To nie Boguś, to Brajanek, nie? O, jaki rozpadający się Brajanek zrobiłeś ci taki. Taki bardzo miętus, jakby to powiedzieć. Co ty tam kryjesz w tej szyi? Pokaż, łobuzie. Szkoda, kurwa, ale się rozpada cały. Od słońca się przegrzał. I się cały rozpada, normalnie. No ile ty już tam jeździsz? Chłopak, no mów. No dawaj tu. Zabiłem! Brajanek nie żyje. Wypłowiał, rozmiękczył się i to już jest koniec. Fail! Never give up! You don't give up on me! You don't quit on me! You man up! You woman up! You get your life back! When you come up against that thing, I'll do that thing! And you can't do it when you get there! You gotta already make up your mind before you get to cancer! You gotta already make up your mind before you get to that exam and pass that exam! You gotta make up in your mind when you're talking to your husband, when you're talking to your wife, when you're talking to that singer! You gotta look at it before you even get to it, so don't you ever give up! Failure has made me who I am today. Failure gives you two choices. You stay down or you get up. Well, I'm up and I am fired up because I have figured it out. And I can stay down or I can get my ass up. And I'm in the getting up business. You're not gonna die in this trial. You're gonna make it. In fact, you're gonna be better.
When life knocks your butt down, I need you to get back up and I need you to go heavy. When uncertainty creeps in, I need you to get up and get right back on the thing that knocked you off and I need you to go heavy on it. When something doesn't turn out the way you want it to turn out, I need you to attack the very thing that didn't turn out the way that you wanted it to turn out, and I need you to go heavy on it. You don't judge a person by where they stand in times of comfort and convenience. You judge them by where they stand in times of challenge and controversy. And when you work for something, it gives you a different type of attachment to it. The harder you work, the harder it is to surrender. That's why cats can give up so easy. They ain't got nothing invested. But when a cat work for something, like when a cat been sacrificed for something, well, you gonna have a cold day in hell before you take it from them. Because they value it different. When people die, or people get sick, or something happens in your life, if all you're doing it for is a car and a house, that can... Jutro się nie ruszę. Dowaliłem, że szyby aż zaparowały. Nic nie widać, muszę okno otworzyć. Ja pierniczy, to się nie ruszę. Mówię wam, moi drodzy, będą cofać se sami. Ręce mi odpadną jutro, ale to nic. Myślałem tak teraz, kurczę, patrzę, że się pogoda poprawi, ale to nic się nie poprawia. Pogoda sztur, czyli jest nadzieja, że dron poleci jutro. Dzisiaj na razie żegnam się z wami. Na pewno nie ten odcinek, jeszcze się nie kończy. Jedno co wam powiem. Chodzi Gostek tam i coś robi. I bramę otworzył. Chodzi o to, panowie, że zapomniałem, co miałem wam powiedzieć. Krótka bomba. A, że Albuquerque jest chyba złym takim terenem, bo wszędzie, na każdym budynku, wszędzie jest, nie wiem czy widzicie tam, wszędzie jest założonych pełno kamer, każdy budynek jest okamerowany tak po szyję. Także boją się tu bandziorów jakichś. No. Do zobaczenia jutro rano, jak się będzie cofało tutaj, będzie ciężko. Wiem, że będzie ciężko. Jeszcze, jak się patrzy na Google, to tu zawsze jest pełno samochodów. Jak to w biznesach, nie? Dobra. Marka.